Witam was bardzo serdecznie w kolejnej Retro Niedzieli. Dzisiaj zagramy sobie w grę na Atari. Grę, która jest bardzo podobna do Pac-Mana. No, ma nie troszeczkę, znaczy jeśli chodzi o cel, no to jest to ten sam cel co w Pac-Manie, czyli musimy zjeść wszystko co napotkamy na swojej drodze. Natomiast są pewne zmiany, ponieważ w Mouse Trap możemy na przykład zmieniać sobie ułożenie labiryntów i możemy zmieniać się w psa, tak, no bo wiecie, psy zjadają koty, tak, w dowolnym momencie, o ile mamy kości. I teraz ktoś by mnie zapytał, jakie kości? No, kości to są te bloczki skupione blisko siebie, te pięć takich, tak, wyczytałem w instrukcji, tak, nawet wyczytałem właśnie instrukcję dołączoną do gry, że rzeczywiście są to kości. A, czyli tu tak jakby nie opłaca się brać piątej kości, dlatego że i tak ona nam się nie naładuje. Możemy mieć cztery maksymalnie. I taki największy mindfuck, taka trudność w tej grze, tak, w tej grze jest trudność pewna. Zmiana w psa następuje na tym samym klawiszu, na którym jest zmiana labiryntu. I to mnie trochę zmyliło. Myślałem, że może jest to zupełnie inny przycisk. Ale tutaj to się prezentuje w ten sposób, że żeby zmienić się w psa, trzeba lekko uderzyć klawisz, podczas kiedy przy labiryncie trzeba go mieć wciśnięte. I rzeczywiście gra reaguje w ten sposób, że rozróżnia te dwa uderzenia. Tak jak wam wielokrotnie mówiłem, no ja z Atari nie miałem zbyt do czynienia, dopiero jak miałem jakieś emulatory, no to wtedy powiedzmy, że zacząłem grać w jakieś tytuły. I początkowo, bo w sumie natknąłem się na tę grę dość przypadkiem, chciałem zobaczyć, czy nie jest to jakiś po prostu bootleg, ale widziałem w komentarzach pod gameplayami z tej gry, że rzeczywiście ludzie potrafili spędzić na tej grze w dzieciństwie dosyć długi czas, więc wnioskuję, że jednak jest to w miarę znana gra. Okej, okay. Jak tutaj się poziom trudności zmienia, bo to jest, z tego co widzę, pierwsza runda. A, koty są szybsze. Ogólnie te koty są trochę głupsze niż te duszki z Pac-Mana, bo duszki poruszają się mniej więcej tak po całości. Natomiast tutaj istnieje taka możliwość, że jak sobie staniemy w jednym miejscu, to te koty będą się jakoś tak, wiecie, gibać lewo, prawo albo góra, dół i ostatecznie nigdzie nie dotrą. Tak, więc też jest taka możliwość. Z tego co zauważyłem, te koty chyba też nie uciekają przed nami, jak jesteśmy psem. Chwila, zobaczmy. Nie no, one się zachowują tak samo, bo na przykład te duszki, wydaje mi się, że one orientują się, że możemy się zmienić. I właśnie próbują przed nami czmychnąć. No co jest? Gram w to online i tutaj się dziwne rzeczy dzieją. Oczywiście, jak też widzicie, dzięki manipulowaniu tym labiryntem istnieje możliwość uwięzienia tych kotów, tak żeby nas nie mogły dopaść. Wykorzystam sobie to na wszelki wypadek. Czyli rozumiem, że te plansze będą się już mi pojawiać i po prostu szybkość kotów będzie podwyższana i to będzie stanowić główną trudność. Kurde, nie chciałem tak. A widzicie, no niby... Jezu, co jest?
Ta gra ma to do siebie w przeglądarce, że czasami nie ogarnia przycisków. Czasami mi po prostu te przyciski się mieszają. Albo mi mysz idzie w ogóle w jedną stronę i nie mogę nic z tym zrobić. Wkurzające to jest strasznie. I co, i zostało mi tam tych 5, co nie? Okej, i znowu żeśmy się cofnęli do pierwszej planszy. Okej, nie mam żadnych przemian, to jest problem. Ale już zdobyłem jedną. Tu będzie druga. Widzicie, nie zdążyłem się zmienić. I kot mnie dziabnął. Ale widzę, że w tej grze da się zdobyć życie, bo zaczynamy z 3 bodajże. Dobra, ciśniemy dalej. Ciekawe, czy są takie plansze, gdzie te koty się z prędkością świetlną poruszają. Byłoby to zabawne. Nie dla naszego bohatera, ale no cóż. Ja to zawsze wspominam i tu też będę to wspominać, że gry na Atari to są gry, gdzie wyobraźnia stanowi główną podstawę. Oczywiście są takie gry, gdzie grafika jest naprawdę szczegółowa, no ale w grach tego rodzaju te wyobraźnie trzeba mieć. Natomiast tu jeszcze nie jest tak źle, bo w niektórych grach jednak poruszamy się, dajmy na to, prostokątem, nie? I wiecie, i tutaj musimy wierzyć na słowo, że to jest postać ludzka, którą możemy sterować. Tutaj, no, możemy uznać, że to są koty, widać, że to są koty. Raczej nie ulega to żadnej wątpliwości. Okej, idziemy jeszcze tam do kąta. Nie, po co ja się tu zmieniałem? To bez sensu. Nie no, czasami muszę przyznać, że mi się myli. Czasami rzeczywiście zamiast przełączyć tę ściankę, to się zmieniam w psa i tracę tylko wtedy moc bezsensownie. Ogólnie to jest tak, no tak jak wam mówiłem, że trzeba mieć wciśnięte przy ścianie spację, żeby się nam aktywowała zapadnia. Okej, dwie kropki nam zostały, czy tam kreski. A dobra, jeszcze ta runda i kończymy, bo w sumie spodziewałem się, że będzie tutaj trochę więcej tych rzeczy. Że coś nam wyjdzie poza te plansze, ale trzy, ale no cóż. Okej. No to tyle. To jest gra Maelstrom. O, 2137 mieliśmy przez chwilę punktów. To myślę, że przekroczenie tej liczby już świadczy o tym, że możemy kończyć. Szkoda, że tak późno się zorientowałem, to bym zostawił na tym poziomie. No ale dobra. Więc żegnam się z wami i do następnego.